Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na kopytka, czyli jedno z prostszych, a zarazem smacznych dań obiadowych, które można serwować na wiele sposobów. Ugotowane i wystudzone ziemniaki przeciskamy przez praskę i umieszczamy w misce. W ziemniakach robimy dołek, dodajemy jajko, wsypujemy mąkę pszenną i ziemniaczaną, a następnie dość szybko dłonią zagniatamy jednolite ciasto. Gdy ciasto będzie zbyt wilgotne, można dosypać więcej mąki. Gotowe ciasto dzielimy na cztery części, z których formujemy wałki o średnicy około 3 cm. Wałki ciasta kroimy w ukośne kluski. Tak przygotowane kluski wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy 2-3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Ugotowane kluski wyjmujemy łyżką cedzakową i odsączamy z nadmiaru wody. Kopytka podajemy z sosem pieczarkowym, gulaszem lub na słodko. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.